of Forces Security for Serving West Pisas. Hello, good morning. Yes, it's not first time that my name, however, it's Zbigniew Pisarski. I'm called Pulaski. Actually, I have a problem with that. General Kazimierz Pulaski was very, very famous, not only in Poland, not only in Moscow, but also in Washington. So it's a nice heritage. Distinguished ministers, excellencies, ladies and gentlemen, it's an honor and privilege for me to welcome you to the Warsaw Security Forum 2015. This is the second annual forum after a successful debut last year. Although we tried our best, we didn't quite manage to solve all of Europe's security problems. So we decided to come back and try again. I would like to welcome our distinguished guests, particularly all of those who arrived here from abroad. But I also would like to welcome Deputy Prime Minister Tomasz Siemoniak. Head of National Security Bureau, Minister Paweł Soloch. And our special guest, NATO Deputy Secretary General, Ambassador Alexander Fershbow. I also would like to welcome two special good spirits of the Warsaw Security Forum, people who help us create it. It's a General Bogusław Pacek and General Stanisław Koziej. It is highly appropriate that Poland and Warsaw should have its own major conference dedicated solely to questions of European and transatlantic security. As you can see, our capital has been a victim of two great travesties of the 20th century. But although it serves as a reminder of the horrors and war, ideology and occupation, Warsaw is also a symbol of endurance, renewal and hope. You can now sit and eat a pizza in the former Communist Party headquarters overlooking Warsaw's famous palm tree at Jerusalem Avenue, which reminds you that life can flourish in even the most hostile conditions. Although we still have a long way to go, we are proud of Poland's modernization since 1989 and our transition to liberal democracy, and we are eager to share the lessons of our experience, whether our mistakes or our successes. However, it's very tiring to travel the world lecturing other people. So I am very grateful that all our foreign distinguished guests are agreeing to travel to Warsaw so that we can lecture you here. One important part of Poland's modernization is, of course, the ongoing modernization of our armed forces, the largest program of its kind in the Western Alliance. This modernization is a part of our ongoing commitment to NATO and our efforts to maintain our pledge to spending 2% of GDP on defense. We had been considering allocating speaking time on the panels in proportion to each country's fulfillment of their pledge, but when we realized this would mean our American colleagues would speak 2-3 times more than everybody else, then we decided to drop this idea. Warsaw will be hosting the next NATO summit in 2016. And we hope that this conference will serve as the ideal opportunity for delegates to discuss, exchange, and clarify some of the most important items on NATO's agenda next year. The permanent presence of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights in Warsaw also reminds us that in today's world, security is not just about collective defense and our armed forces. As crucial as that might be, it is also about robust democratic institutions, building resistance to corruption and maintaining a sense of moral clarity amongst both elites and general population.
Delegates will be considering a whole range of security issues, from energy security to the refugee crisis, from cybersecurity to information warfare. When the Polish-Lithuanian Commonwealth was partitioned in the 18th century, authoritarian empires, and one in particular, were able to bribe and corrupt rival magnates and use a mixture of threats and money to exploit an open political system in order to make it less able to defend itself against internal subversion and external aggression. Our session on how to reform Ukraine is tomorrow at 1 p.m. Voltaire once wrote that one pole is a charmer, two poles a fight, and three poles c'est la question polonaise. I hope that this conference will both raise interesting questions and help you to find some of the answers. Thank you so much for coming. Thank you very much. Now let me invite to the podium Minister Paweł Soloch, head of the National Security Bureau, Chancellor of President of the Republic of Poland. Mr. Soloch. Dziękuję. Panie premierze, panie sekretarzu generalny, dostojni goście, chciałem przede wszystkim podziękować organizatorom za zaproszenie, ale jeszcze bardziej chciałbym pogratulować i podziękować za to, że Warszawskie Forum Bezpieczeństwa ma już swoją drugą edycję, a więc mamy kontynuację i wierzę w to, że ta inicjatywa, która rozpoczęła się rok temu, ona już na trwałe wpisuje się w cykl roczny bardzo ważnych przedsięwzięć z dziedziny bezpieczeństwa. Chciałbym, korzystając z okazji, podziękować przede wszystkim Fundacji Pułaskiego, ale oczywiście wszystkim tym, którzy do zorganizowania tego forum przyczynili się, również mojemu poprzednikowi, szefowi Biura Bezpieczeństwa. I pragnę zapewnić, że z naszej strony ta współpraca z Fundacją Pułaskiego będzie kontynuowana. Warszawskie Forum Bezpieczeństwa jest ważnym miejscem spotkań nie tylko ze względu na tematykę podejmowaną, ale ze względu na obecność znakomitych gości, ekspertów, ludzi ze świata polityki, specjalistów od bezpieczeństwa. To bardzo ważne, że możemy się spotykać tutaj teraz, zwłaszcza w okresie takim dość istotnym. Mamy w perspektywie roku przyszłego szczyt NATO, mamy bieżące problemy, mamy problemy związane z bezpieczeństwem również i zagrożenia ze strony południa. Te wszystkie sprawy będą tutaj dyskutowane. Dziękując jeszcze raz za zaproszenie, dziękując organizatorom, chciałbym życzyć Państwu i sobie, bo też jestem uczestnikiem tego dwudniowego spotkania, owocnych i przede wszystkim inspirujących obrad, interesujących rozmów. Wszystkiego najlepszego. Pozdrawiam wszystkich. Dziękuję. Thank you very much, Minister Soloch. Let me invite our special guest, Deputy Prime Minister of Poland, Minister of National Defense, Tomasz Siemoniak. Panie ministrze. Panie zastępco sekretarza generalnego, panie ministrze obrony Republiki Macedonii, panie ministrze, szanowni państwo, żyjemy w szczególnym miejscu i w szczególnym czasie. Jednym z głównych tematów debaty publicznej w Polsce jest to, kto będzie ministrem obrony. To pokazuje, jaka jest waga tego stanowiska, więc proszę przyjmijcie jeszcze mój tutaj skromny udział w tej roli, uznając, że nie tylko ważne są sprawy personalne, choć są istotne, ale że w polskich realiach ostatnich lat sprawy bezpieczeństwa, sprawy obrony, naszej obecności w NATO, sytuacji bezpieczeństwa w regionie bardzo mocno się wysunęły na pierwszy plan. Nie tylko debaty publicznej, ale i rozmów zwykłych obywateli, którzy jakiś czas temu mogli uważać, że te obrazki telewizyjne pokazujące
konflikty w różnych częściach świata nas nie dotyczą. Teraz zobaczyli, że i widzą to od co najmniej 2 lat, że nawet w krajach sąsiadujących z Polską mogą się dziać takie rzeczy, że giną ludzie, jest używana artyleria i są prowadzone regularne działania wojenne. To nakłada na wszystkich odpowiedzialnych i interesujących się tematyką bezpieczeństwa szczególny rodzaj zobowiązania i w tym miejscu bardzo chciałbym podziękować panu prezesowi Pisarskiemu za podjętą inicjatywę tego forum. Już w zeszłym roku była to impreza, która odbiła się szerokim echem. Brakuje w Polsce, czy brakowało w Polsce tego typu przedsięwzięć, mimo różnych prób, zwłaszcza w Warszawie ich brakowało, więc sądzę, że ta edycja z takim rozmachem, z takimi znakomitymi gośćmi spoza Polski, z udziałem zastępcy sekretarza generalnego NATO, byłych prezydentów różnych państw, da mocne miejsce w kalendarzu tej imprezie na lata, zwłaszcza, że przed lipcowym szczytem NATO warszawskim potrzeba dyskusji, refleksji i tak liczny udział gości też to potwierdza. Także dziękuję, gratuluję i zapewniam też o swoim wsparciu dla wszelkich tego rodzaju inicjatyw. Wspomniałem już o przygotowaniach do warszawskiego szczytu NATO. One toczą się zgodnie z harmonogramem i politycznym, i organizacyjnym. Mam nadzieję, że nasze przekonanie o tym, że będzie to bardzo ważne spotkanie, być może najważniejsze po zakończeniu zimnej wojny i na pewno najważniejsze od czasu Polska, od czasu, którego Polska jest członkiem sojuszu, jest uzasadnione i że wszystkie prace, które będą w tym kierunku prowadzone, będą właśnie w tym kierunku szły. W Polsce pozytywnie oceniamy szczyt walijski, te rozstrzygnięcia, ten przełom, to stwierdzenie w roku 2014, że do Europy wróciły stare zagrożenia, że Rosja bardzo szybko z partnera NATO, jeszcze pamiętam październik 2013 i spotkanie Rady NATO-Rosja z udziałem ministra obrony Rosji w Brukseli, bardzo szybko okazało się, że Rosja nie jest partnerem, tylko Rosja zmieniła swoją rolę i agresywną polityką wobec Ukrainy, aneksją Krymu, pokazała, że NATO musi w sposób nowy podejść do tej sytuacji. Decyzje walijskie oznaczały, że wprowadzamy pewien plan działań, który przyniósł nam ciągłą rotacyjną obecność sojuszników, który przyniósł też pewne rozstrzygnięcia instytucjonalne, wzmocnienie Korpusu Północny-Wschód, tak zwane ENFIUS, czyli grupy integracyjne NATO w różnych krajach. Uznajemy, że ta doraźna odpowiedź w ramach planu działań na rzecz gotowości była odpowiedzią adekwatną do zagrożeń. Niemniej jednak nasza polska ocena jest taka, że zagrożenia, które się pojawiły na wschodzie Europy, nie są zagrożeniami, które łatwo przeminą, że mamy do czynienia z tendencją bardzo trwałą. W związku z tym decyzje szczytu warszawskiego powinny adaptować NATO w sposób strategiczny do tych nowych zagrożeń. I w takim duchu przedstawiłem na czerwcowym spotkaniu ministrów obrony NATO nasze propozycje, nazwaliśmy je Warszawską Inicjatywą Adaptacji Strategicznej. W podobnym duchu pracujemy w różnych formatach, żeby właśnie te lipcowe decyzje przyniosły trwałą adaptację sojuszu. Nie jest to praca prosta. Każdy, kto miał coś do czynienia z NATO, wie, że to jest zawsze dyskusja 28 państw o różnych wrażliwościach, o różnych ocenach, o różnym poczuciu co do zagrożeń, o różnej gotowości budżetowej do ponoszenia wysiłków na rzecz sojuszu. Niemniej jednak
oceniam pozytywnie dotychczasowy przebieg tej dyskusji. Dzisiaj miałem okazję spotkać się też z panem Aleksandrem Werszbołem, zastępcą sekretarza generalnego NATO, wielkim jakby przyjacielem Polski i więzi transatlantyckich i wzmocnienia obecności sojuszu w Europie Wschodniej, prosząc go o to, żeby ten kierunek, który do tej pory kierownictwo NATO promowało, nadal był utrzymany, o co jestem spokojny. Zależy nam na tym, żeby decyzje warszawskiego szczytu były całościowe, były właśnie strategiczne, by uwzględniały całość zagrożeń, które wokół sojuszu się nagromadziły. I my w Polsce jesteśmy też otwarci i zainteresowani dyskusją o zagrożeniach z południa, uznając, że filozofia sojuszu jest taka, że nie możemy tworzyć jakiegoś rankingu zagrożeń, które jest ważniejsze, które jest mniej ważne, tylko być gotowi do odpowiedzi na wszelkie zagrożenia. Nazwaliśmy to w naszych dokumentach NATO 360 stopni, to znaczy, że każde z zagrożeń dookoła sojuszu jest ważne i wymaga refleksji, a potem reakcji. Chciałbym w tym miejscu wspomnieć też o pracach w ramach Unii Europejskiej. Z inicjatywy Polski między innymi podjęte zostały prace nad nową strategią w zakresie bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Tu warto podziękować też panu ministrowi Stanisławowi Koziejowi, który z podziwu godną konsekwencją to hasło powtarzał i kropla skałę wydrążyła. I spodziewamy się, że w czerwcu przyszłego roku Rada Europejska taką strategię przyjmie. Ja bardzo liczę na to i polskie stanowisko jest takie, że coraz bliżej będzie Unia Europejska współdziałała z NATO, a te zdolności, które w ramach Unii Europejskiej są tworzone przez państwa członkowskie, będą się dobrze wpisywały w zdolności obronne sojuszu i poszczególnych państw. Tu mam na przykład na myśli grupy bojowe. Warto przypomnieć, że od 1 stycznia 2016 roku dyżur podejmie Wyszehradzka Grupa Bojowa z rolą Polski jako lidera w tej grupie. Zakładam, że ta strategia przygotowywana pod kierunkiem wysokiej przedstawiciel odpowie na nowe zagrożenia i zupełnie nowy świat roku 2015-2016. Chciałbym szczególnie podkreślić w kontekście polskiej polityki bezpieczeństwa relacje ze Stanami Zjednoczonymi. Jestem przekonany, wielokrotnie miałem okazję to mówić, więc to nie jest nic specjalnie odkrywczego, że w tych relacjach Europy ze Stanami Zjednoczonymi, w obecności Stanów Zjednoczonych w Europie, także wojskowej, tkwi klucz do bezpieczeństwa Europy i nie jest to doraźne spostrzeżenie związane z ostatnimi latami, ale przekonanie, że od końca II wojny światowej ta obecność zapewniała dużej części Europy pokój i stabilizację. Sądzę, że w Polsce to bardzo dobrze rozumiemy, bardzo doceniamy ciągłą rotacyjną obecność wojskową Stanów Zjednoczonych na terytorium Polski. Różne inicjatywy podjęte wspólnie, takie jak Aviation Detachment w Łasku, czyli stałą obecność też amerykańskich sił powietrznych, ciągłe ćwiczenia, decyzje związane z budową instalacji antyrakietowej. Tu wszystkie sprawy są zapięte prawie na ostatni guzik i budowa ruszy w roku 2016 zgodnie z harmonogramem. Widzimy w tym działaniu istotny krok wzmacniający bezpieczeństwo Polski, więc chciałbym też w tym miejscu mocno podkreślić, że i ostatnie dwa lata i większy okres relacji wojskowych polsko-amerykańskich oceniam bardzo pozytywnie. Wspomnę tutaj też o planach ewentualnościowych. To też jest dorobek i decyzja prezydenta Baracka Obamy. Uważam, że w tej sferze wojskowej i politycznej za mało docenia się
różne kroki, które zostały w ostatnich latach podjęte. Szczególną wagę dla Polski mają relacje regionalne i związane z funkcjonowaniem Grupy Wyszehradzkiej, ale też i z państwami bałtyckimi, Rumunią, Bułgarią, innymi państwami. Tutaj podkreślę inicjatywę i mocne zaangażowanie prezydenta Andrzeja Dudy w ten obszar, spotkanie bukaresztańskie z mocną rolą Polski, z dobrą deklaracją. To jest bardzo dobry kierunek i sądzę, że dobre rezultaty takiego działania zobaczymy na szczycie NATO w Warszawie. Niemniej jednak chciałbym w tym kontekście podkreślić wagę relacji Polski z europejskimi sojusznikami. Nie można zapominać o tym, że ich potencjał, ich stanowisko polityczne ma bardzo istotne znaczenie dla NATO, dla kierunku, w jakim NATO idzie, więc w polskim interesie leży, aby jak najbliższe więzi wojskowo-polityczne mieć z Niemcami, Francją, Wielką Brytanią. Tutaj jest ogromne pole do działania, różne wspólne przedsięwzięcia, takie jak choćby z Niemcami Korpus Północny Wschód, o którym wspominałem. Doceńmy obecność Francji na ćwiczeniach w Polsce, począwszy od Steadfast Jazz, gdzie Francja przysłała ponad 1000 żołnierzy, jak również bardzo duże ożywienie w ostatnich latach w polsko-brytyjskich relacjach wojskowych. Myślę, że i w kontekście natowskim, i w kontekście unijnym są to szczególnie cenni partnerzy i rozmaite inicjatywy przez nas podejmowane, czy w NATO, czy w Unii Europejskiej, takie, które się mieściły w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony, zasługują na szczególne wsparcie. Kilka słów chciałbym powiedzieć o tym, że pozycja Polski przez ostatnie lata daje podstawę do tego, żeby nie tylko zamykać się w sprawach polityki bezpieczeństwa w Europie i nie tylko koncentrować się na tych zagrożeniach, które są najbliżej Polski. Chciałbym podkreślić aktywność ostatnich lat, jeśli chodzi o sprawy wojskowe na różnych kierunkach w Azji, strategiczne partnerstwo z Chinami, które przyniosło coroczne wizyty ministrów obrony wzajemne i rzeczywiście zacieśnienie dialogu z takim poczuciem, że mimo że dzielą nas tysiące kilometrów, to mamy wspólnego sąsiada, który nasze wzajemne zainteresowanie powinien budzić, ale wspomnę tutaj także o Korei Południowej, z którą nawiązaliśmy współpracę, jeśli chodzi o przemysł obronny, konkretną, obiecującą, Japonię i Wietnam. O innych już kierunkach nie chcę za dużo mówić, ale wspomnę, że w ramach tego otwarcia, tego dostrzeżenia różnych wektorów naszej polityki bezpieczeństwa uruchomiliśmy ataszaty wojskowe w Arabii Saudyjskiej, chcąc podkreślić nasze zainteresowanie i naszą obecność w tym regionie, jak również uruchomiliśmy pierwszy ataszat wojskowy w Czarnej Afryce, w Addis Abebie, w Etiopii, gdzie mieści się siedziba Unii Afrykańskiej i większość państw świata ma tam swoje placówki. Wspominam o tym, bo uważam, że to są sprawy bardzo istotne, że takie przedsięwzięcia jak dzisiejsze forum w Warszawie też powinno wzorem innych przedsięwzięć, które na świecie się odbywają w różnych miejscach, jakby nie zapominać o tym, że wiele z działań ma wymiar absolutnie globalny i że i od NATO, i od Zachodu oczekuje się no co najmniej refleksji w tym obszarze. My nie możemy zamykać się na to, co się dzieje w Azji, co się dzieje na Pacyfiku, co się dzieje w Afryce, już nie mówiąc o takich kryzysach, które mają bezpośredni wpływ na nasze życie, jak Bliski Wschód, Syria i Irak. Szczególnie chciałbym podkreślić, kończąc
swoje wystąpienie potrzebę konsensusu wokół polskiej polityki bezpieczeństwa. To jest wartość, odkąd odzyskaliśmy niepodległość w roku 1989, że właściwie zawsze główne siły polityczne widziały interes Polski w zakorzenieniu na Zachodzie, w obecności NATO i obecności w Unii Europejskiej. Bardzo liczę na to, że po ostatnich wyborach parlamentarnych ten kierunek utrzymania konsensusu i wsparcia przez największe siły polityczne tych prozachodnich kierunków zostaną utrzymane. Bardzo liczę na mocną rolę prezydenta Andrzeja Dudy w tym obszarze. On przez te kilkanaście tygodni dał się poznać jako mocny promotor i spraw bezpieczeństwa, i dialogu rozumianego jako budowanie konsensusu wokół polskiej polityki bezpieczeństwa. Ja ze swojej strony, ze strony największej partii opozycyjnej, którą mam przyjemność reprezentować, deklaruję pełną współpracę w tym obszarze i liczę na to, że ten kierunek uda nam się wspólnie utrzymać. A organizatorom forum jeszcze raz dziękując, licząc, że będę zapraszany w przyszłości na te przedsięwzięcia, obiecuję, że bycie w opozycji pozwoli mi mówić bardziej błyskotliwie i barwnie, bo ograniczenia, które się wiążą obecnie ze sprawowaną funkcją, nakazują szczególne wyważenie tego, co się mówi, i liczę, że mój następca również będzie się zawsze wypowiadał w sposób bardzo wyważony, bo taka jest rola ministra obrony. Bardzo dziękuję. Thank you very much, Prime Minister Siemoniak, for your kind words and for your work for the last 4 years. Actually, I would like to welcome, as Poland just had an election, so I would like to extend a warm welcome to the new Polish Minister of Defense, whoever he or she may be, just in case he or she is sitting in this room, just in case. But I would like to invite warmly Dr. Pisarska, my wonderful wife, to take the floor and moderate the first panel. Thank you very much.